25 lipca, Edyta Nawrocka, witam Państwa. Zapraszam na serwis informacyjny. Remont Placu Magistrackiego wydłuży się. Nowy termin zakończenia prac to koniec sierpnia. Zmiana związana jest z komplikacją przy podłączeniu mediów. Niestety gestorzy mediów natrafili na jeszcze małe komplikacje, które niestety spowodują wydłużenie czasu zakończenia całej inwestycji. Do końca sierpnia to nowy termin zakończenia remontu Placu Magistrackiego. Mamy nadzieję, że po usunięciu tych usterek czy tych nowych kolizji sieci gestorzy mediów już zakończą swoje prace na Placu Magistrackim i pozostaną tylko i wyłącznie elementy dekoracyjne, tak żeby już na początek roku szkolnego, na początku września, już mieszkańcy mogli cieszyć się nowym wyglądem Placu Magistrackiego. Remont Placu Magistrackiego ma na celu przywrócenie jego świetności i powrót do historycznego wyglądu. Zdobienia i ornamenty będą nawiązywały do wyglądu Placu Magistrackiego z początku XX wieku. Plac Magistracki to również zmiana całego otoczenia, jeśli chodzi o ruch komunikacyjny, a także ruch pieszy. Znikną te bariery, które były wcześniej i uniemożliwiały swobodny spacer czy też ruch pieszych po Placu Magistrackim, a także wstęp do nowego układu bardziej ograniczonego dla samochodów, a bardziej przyjaznego dla pieszych i mieszkańców. Gmina Wałbrzych kupiła lokal przy Placu Magistrackim, w którym mieściła się dotąd apteka. Będzie on przekształcony na biuro obsługujące całą aglomerację wałbrzyską, a więc 22 gminy, które wchodzą w jej skład. Gmina Radków wystąpiła z aglomeracji wałbrzyskiej. Takie fundusze na prowadzenie i na zatrudnienie osób do tego biura już miasto pozyskało i praktycznie przez kolejne 2 lata nie będzie to odbywało się na koszty miasta, a ze środków, które udało nam się pozyskać. Jednak potrzebny jest dodatkowy lokal, dlatego że tam będą mieli siedzibę osoby, które będą zajmowały się przygotowaniem projektów, prowadzeniem inwestycji, które jak wiemy ponad 200 milionów euro gminom aglomeracji udało się zakontraktować z Urzędem Marszałkowskim, tak by w przyszłej perspektywie, czy tegorocznej 2014-2020 perspektywie unijnej te pieniądze pozyskać, i do tego potrzebne jest prężnie działające biuro, które się tym po prostu zajmie. Zakończenie remontu planowane jest do końca roku. Niesprawne auta i kierowca bez prawa jazdy to efekty kontroli wałbrzyskich busów. Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu skontrolowali busy kursujące z Wałbrzycha do jednej z sąsiednich gmin. Wsiadając do auta, można zacząć się modlić, żeby dojechało. Stan busów, delikatnie mówiąc, nie jest najlepszy. Jeden z kierowców kontrolowanego pojazdu nie miał dowodu rejestracyjnego, ponieważ dokument został poprzedniego dnia zatrzymany przez policję z powodu usterek technicznych. Jedna z wałbrzyskich stacji kontroli pojazdu wystawiła zaświadczenie, zgodnie z którym pojazd jest sprawny. Jednak po kontroli inspektorów okazało się, że sprawny nie jest. Stwierdzono m.in. niesprawne oświetlenie, rozbite lusterko, skorodowany i oberwany próg wejściowy do kabiny pasażerskiej, wycieki oleju z silnika, niesprawny układ ABS oraz układ hamulcowy. Autobus skierowano na badania techniczne. W związku z tym, że przegląd został przeprowadzony nierzetelnie, o sprawie został poinformowany starosta sprawujący nadzór nad stacją kontroli pojazdów i organy ścigania. Kierowca innego kontrolowanego pojazdu nie posiadał m.in. uprawnień do prowadzenia autobusów. Mimo to przewoził pasażerów. Kierowca nie miał badań lekarskich i nie przeszedł wymaganego kursu dla kierowców zawodowych. Nie okazał też dowodu rejestracyjnego, ponieważ dokument ten został zatrzymany wcześniej przez policję za zły stan techniczny pojazdu. Jak wykazała kontrola, przewoźnik nie jeździł też zgodnie ze składem jazdy, ponieważ poranne przejazdy w ogóle się nie odbywały. Wobec przewoźnika wszczęte zostanie administracyjne postępowanie wyjaśniające. Dodatkowo wobec osoby zarządzającej w przedsiębiorstwie transportem wszczęte zostanie postępowanie o wykroczenie w zakresie dopuszczenia do kierowania autobusem przez kierowcę nieposiadającego wymaganych uprawnień. A my sprawdziliśmy, którą komunikację chętniej wybierają wałbrzyszanie. Czy jest to komunikacja prywatna czy publiczna? A także z czego wynika ich wybór? Publicznej. Dlaczego? Bo mam przejazdówkę. Czyli wychodzi taniej. Taniej. Tak. Dobrze? Bo prywatna nie ma przejazdówek, a emeryci jednak to mają za 35 zł. Na jedną linię 42. Różnie, co przyjedzie. Także, czyli tak jak najszybciej, żeby się dostać gdziekolwiek, oczywiście. Miejskiej. A dlaczego? Bo taniej jest, nie? No. Autobusy. Dobrze, no. Za dużo samochodów, no. To pierwszy przyjedzie, nie? Za dużo pogody. Bo tak jak wyjścia nie ma. A różnie, raz prywatnie, zależy, raz, co jest. No. Publicznej, bo jest wygodniej. No i chyba czyściej, bo to większe pomieszczenie, więcej do oddepania. Publiczna jest lepsza moim zdaniem. No i z prywatnej i z takiej, ale no, co podjedzie, to jedziemy, proszę panią, wtedy. Publicznej przeważnie. A dlaczego? Wygodnie. Tak? Pani też z publicznej? Tak jest. Wygodnie, jakiś jeszcze powód?
No to, to zawsze nie ma takiego tłoku, można powiedzieć. To znaczy ja jeżdżę dwójką, bo akurat mi najbardziej pasuje i autobusami się przemieszczam. No to nie ma coś. Teraz urlopy są i nyski nawet nie kursują. Po raz pierwszy od lat bezrobocie w powiecie wałbrzyskim spadło do poziomu poniżej 30%. Nadal jednak nie jest dobrze. Jeszcze w styczniu w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było aż 4,5 tysiąca mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, co dawało blisko 33% bezrobocie. W maju bezrobocie w powiecie spadło do poziomu 29,7%, w czerwcu do 29%. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych jest w Boguszowie Gorcach. Najmniej osób pozostających bez zatrudnienia mają gminy Jedlina, Zdrój i Stare Bogaczowice. Wałbrzyskie Starostwo wspólnie z Urzędem Pracy, gminami i Fundacją Edukacji Europejskiej będą realizowały projekt rekomendacji do tworzenia i realizacji polityk publicznych w zakresie rynku pracy w mieście Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Celem projektu jest rozpoznanie przyczyn tworzenia się i utrzymywania wysokiego bezrobocia, analiza rynku pracy z perspektywy pracowników, pracodawców, bezrobotnych oraz zajmujących się kształtowaniem polityki rynku pracy. W przypadku każdego badania próba zostanie podzielona w taki sposób, by możliwe było przeprowadzenie analiz zbiorczych oraz osobno dla miasta i powiatu. Dzięki temu możliwe będzie zidentyfikowanie zależności oraz różnic i podobieństw na rynku pracy w Wałbrzychu i w powiecie. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz zostanie opracowany raport, który zostanie później przedstawiony ekspertom rynku pracy, czego efektem mają być wstępne rekomendacje do tworzenia i realizacji polityk publicznych w zakresie rynku pracy w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. W panelu ekspertów wezmą udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Starostwa, Gmin Powiatu i Środowiska Akademickiego. Widzowie zostali podzieleni na grupy i brali aktywny udział w przedstawieniu. Interaktywne zadania i rebusy, które warunkowały dalszy udział w zabawie. Tak wyglądał finałowy spektakl Odbicia Światów, podsumowujący projekt Lato w Teatrze w Wałbrzychu. Uczestnicy projektu przez ostatnie tygodnie pracowali nad spektaklem Odbicia Światów, który można było zobaczyć w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Białym Kamieniu. Spektakl był nietypowy. Scena to cały budynek wokół, który został zadoptowany przez młodych aktorów i scenografów. Widzowie wpuszczeni byli od godziny 16 do 20 i można było przyjść w każdej chwili, by dołączyć do którejś ze zwiedzających grup. Motywem przewodnim było lustro. Odbicie lustrzane i zwierciadło jako obiekt mroczny, tajemniczy to tematy, którymi nasi przodkowie zajmowali się już w starożytności. Twórcy teatralni i sceniczni bardzo chętnie adaptowali te wyobrażenia na potrzeby sztuki. Struktura spektaklu miała odzwierciedlać gabinet luster. Każda ze scen to krzywe zwierciadło, w którym odbijają się marzenia, pomysły i obawy twórców, ale i decyzje podejmowane przez widzów. Wykorzystano palidromy, czyli wyrazy i zwroty, które brzmią tak samo czytane od lewej do prawej i odwrotnie. Interesujący był sposób realizacji spektaklu. Widzowie byli pełnoprawnymi uczestnikami, a nie tylko biernymi widzami, jak to zwykle w teatrze bywa. Podczas spektaklu mieli do rozwiązania rozmaite rebusy czy zadania, od których w wyniku zależało, czy będą mogli nadal uczestniczyć w zabawie. Uczestnicy projektu Lato w Teatrze mają od 12 do 20 lat i pochodzą z Wałbrzycha i okolic. Większość postanowiła kreatywnie spędzić wakacje i realizować się w projekcie teatralnym, który jest odzwierciedleniem ich pasji. Podzielono ich na 4 grupy, z których każda miała do spełnienia inną rolę. Były to zespoły aktorski, scenograficzno-kostiumowy, muzyczny oraz promocyjno-dziennikarski. Projekt Lato w Teatrze jest realizowany w 30 miastach Polski, po raz czwarty w Wałbrzychu. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.